Horoskop na miesiąc marzec 2022 roku. Witam wszystkie znaki zodiaku, 12 znaków zodiaku i wszystkie żywioły, powietrze, ogień, woda i ziemia. Dzisiaj dla każdego znaku wyciągnę jedną kartę ze wskazówką na miesiąc następny, czyli marzec. Witam oczywiście wszystkich moich subskrybentów i nowych widzów, którzy tutaj zaglądają. Cieszę się niezmiernie, że znaleźli Państwo mój właśnie kanał Orakel Miłości u Loeli. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry i dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o moich wróżbach codziennych na rozmaite tematy miłosne, horoskopy, rytuały na nów i pełnię księżyca, karty anielskie oraz inne różne okolicznościowe wróżby. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Również zapraszam do komentowania i do subskrybowania i do lajkowania mojego kanału. To wszystko jest wymiana energii, której ja potrzebuję. Piszcie komentarze, czy wróżby z Wami rezonują. Oczywiście zapraszam Was także na wróżby indywidualne, które opierają się na zdjęciach Waszych osobistych i datach urodzenia oraz konkretnych problemach, gdzie mogę się wtedy przyjrzeć głębiej, jak poradzić Wam na różne problemy, kłopoty, troski. Zapraszam, znajdźcie mój e-mail i napiszcie na mój adres e-mailowy. Wtedy odpiszę Wam, jakie są warunki takiej wróżby indywidualnej. Czyli zapraszam. Teraz, kochani widzowie, wylosuję teraz na gorąco przy Was zawsze jedną kartę dla poszczególnego znaku. Baran. Baran ma kartę Bube de Szczebe, czyli paś buław. Jaka jest tutaj rada i wskazówka dla baranów? Mówi ta karta o nowym początku. Coś, jakiś impuls do działania, który będzie tutaj być może nowym pomysłem, nowym projektem, czy zacznie się nowy związek. Coś tutaj nowego się zacznie w marcu. Coś, co Ciebie, osobo spod znaku barana, bardzo zachwyci, zmotywuje do działania. Będziesz mógł swoje talenty pokazać, czy talenty rozwinąć, rozmnożyć. I pokażą się też w marcu dla baranów jakieś nowe możliwości. Być może ktoś Cię wesprze w marcu, byś mógł się rozwijać. Być może ktoś Ci pomoże i poda Ci może jakieś tutaj rozwiązania, byś mógł się jakoś rozwinąć czy doszkolić. Także nie przegap tej szansy, ponieważ tutaj mówi ta karta dla wszystkich baranów o jakichś nowych pomysłach. Jeśli jesteś młodą osobą, witalną, mówi ta karta, byś był energiczny, zmotywowany, kreatywny i działający odważnie, z temperamentem, z motywacją, z zaangażowaniem. Ta karta mówi oczywiście o osobie jakiejś młodej. Być może jesteś osobą pytająca, osobą młodą jeszcze bez doświadczenia. Ale właśnie te doświadczenia możesz rozwinąć, nabyć w miesiącu marcu. Właśnie o tym mówi ta karta. I jeszcze, żeby było ciekawiej, tak się zastanowiłam, ponieważ ta karta paś buław jest właśnie, baranie, Twoją kartą. Karta barana, lwa i strzelca.
jest właśnie symboliką tej karty. Czyli jest to Twoja karta, która wypadła. I dlatego weź sobie do serca tym bardziej to, co przedstawia ta karta. Dziękuję baranom i zapraszam byki. Wszystkie byki, proszę o koncentrację. Już mi wypadła karta śmierci. Wow. Karta śmierci w tarocie mówi o tym, że w marcu należy coś zakończyć. Coś zostawić, puścić, pożegnać się od tego. Po prostu zrobić kat. Pozwolić tym rzeczom starym, czy problemom, czy balastom odejść. Czy jeśli chcecie zakończyć małżeństwo, związek, czy pracę, tak, to zakończcie to w marcu. Pozwólcie też tym rzeczom odejść. Zostawcie to. To, co Wam nie służyło. I odetchnijcie z ulgą. Oddychajcie głęboko i zostawcie to stare za sobą. Zakończcie te rzeczy w marcu. Byki. Musicie zakończyć te stare rzeczy w marcu, by otworzyć się energetycznie na nowe. Każda śmierć mówi o początku czegoś nowego. Widzimy tutaj to bardzo pięknie na tej karcie. Śmierć, czyli ten skelet, czyli ten trup, tak? Ten symbol śmierci odjeżdża jakby, tak? Na koniu. I tutaj już widzimy wschód słońca na horyzoncie, czyli otwierają się jakieś nowe w marcu perspektywy. Widzimy nowe słońce na horyzoncie, widzimy światło w tunelu, czyli coś nowego narodzi się, jeśli puścisz to stare, jeśli pozwolisz byku odejść z tym starym sprawą. Taka wskazówka dla byków. Dziękuję serdecznie bykom i zapraszam bliźnięta. Proszę się skupić, bliźnięta. Proszę o jedną kartę dla bliźniąt na miesiąc marzec. Dziękuję. Bliźnięta, 6 mieczy. Dla bliźniąt także pożegnanie. Rozstanie, odejście, odjazd, wyprowadzka, przeprowadzka, zakończenie tych starych spraw, które Wam nie służyły. Odjazd, odpływ. Pakujecie wszystkie swoje manatki, wszystkie swoje zabawki i wychodzicie z tej piaskownicy. Czyli zabieracie wszystko i wyruszacie w drogę. Kończycie to wszystko, co Wam nie służyło. 6 mieczy to odejście intelektualne, odejście mentalne. Zostawiacie za sobą definitywnie sprawy, które Wam nie służyły. Wyruszacie w drogę, w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów. Chcecie zmiany, przemiany. Chcecie zostawić wszystko za sobą, co było. Chcecie wejść w nowe, otworzyć się na wszystkie nowe sprawy, nowe doświadczenia. Także jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy w tej transformacji, w tej zmianie ogromnej w Waszym życiu, to proście również swoich znajomych, przyjaciół, bliskich, rodzinę o pomoc, o wsparcie. Czyli również tutaj karta odcięcia, zakończenia czegoś. Ale również sprawy bardzo emocjonalne, które Was tutaj poruszają, ponieważ odejść jest zawsze trudno. Zacząć na nowo jest to duże wyzwanie. Czyli będziecie tutaj emocjonalni przy tym. Ale nie bójcie się tych emocji. To szybko przejdzie. 7 mieczy mówi o 6 godzinach. Możecie 6 godzin się rzeczywiście z tym odejściem, rozstaniem męczyć. Z tymi emocjami intensywnymi. Ta karta mówi o bardzo intensywnych emocjach. W miesiącu marcu dla
bliźniąt. Natomiast nie bójcie się tych zmian. Patrzcie w przyszłość. Patrzcie w horyzont. Nowy horyzont otwiera się przed Wami. Nowe sprawy. Bliźnięta w marcu. Dziękuję serdecznie bliźniętom i zapraszam raki. Zapraszam raki. Proszę o kartę dla raków na miesiąc marzec. Proszę o kartę dla raków na miesiąc marzec. Wow, raki mają kartę Słońca, czyli marzec będzie bardzo pozytywnym miesiącem dla raków. Raki, wszystko co zaplanowaliście, wszystko co chcecie zrobić w miesiącu marcu, zmienić, przemienić, zacząć, będzie rozwijało się pozytywnie, przyniesie sukces. Karta Słońca jest bardzo pozytywną kartą w tarocie. Ta karta mówi o zwycięstwie, o sukcesie, o tym również, że wchodzisz jak naiwne dziecko w nowy etap, w nowe sprawy, w nowe projekty, znajomości. Wręcz z naiwnością dziecka wkraczasz aktywnie, energicznie, witalnie, kreatywnie w ten nowy miesiąc z dużą nadzieją i również z dużą szansą na sukces. Cieszysz się? Radość. Radość w miesiącu marcu dla wszystkich raków. Cieszyć się życiem. Sukces na całym, na całej fali jakby. Tutaj widzicie bardzo też pozytywnie sprawy w marcu. Macie bardzo dobrze, znaczy ważne jest dla Was bardzo pozytywne myślenie w marcu, że wszystko się uda. To, co zaczynacie, to, co chcecie zrealizować, bardzo jest ważne pozytywne myślenie i radość, optymizm, również Wasza aktywność, energiczność, otwartość się na nowe sprawy, nowe projekty, nowych ludzi, nowe znajomości, nowego partnera. Nie miejcie żadnych jakichś trosk, ponieważ wszystko się uda. Ta karta mówi o pięknym czasie dla raków w miesiącu marcu. Jakby o zaczęciu wielu spraw, albo wszystkiego, albo nie wiem, czegoś na nowo. Marzec też mówi o rozpoczęciu się ciepłej pory roku. I ta ciepła pora roku, ta energia słońca będzie Wam bardzo dobrze jakby sprzyjać. I będziecie się czuć po prostu jak nowo narodzeni. Będziecie mieli jakąś nową, piękną energię. I tą energię powinniście, raki, wykorzystać do Waszych planów i działań. Dziękuję rakom i zapraszam lwy. Proszę o kartę dla lwów. Już widziałam, że karta się jakaś odwróciła. Przepraszam. Muszę ją znaleźć. Ponieważ jeśli się odwróci karta podczas tasowania, to znaczy, że ta karta chce nam właśnie coś przekazać. Że ta karta chce już się uwidocznić, tylko nie zdążyła wypaść. Czyli dla lwów. Karta kapłanki. Kochane lwy, dla Was wskazówka na miesiąc marzec. Kierujcie się własną intuicją. Intuicja, mądrość, rozum to te aspekty, które są ważne w marcu dla lwów. Pokażcie również, kochane lwy, w marcu zrozumienie dla innych. Dla wszystkich innych spraw, dla wszystkich innych ludzi. Pokażcie albo wykażcie się dużym jakby zaufaniem dla swojej własnej intuicji i mądrości. Kierujcie się swoją intuicją, czyli sprawy, które Wam przyjdą do głowy intuicyjnie w miesiącu marcu, nie bagatelizujcie, tylko weźcie po prostu, rzeczywiście przeanalizujcie, co to może być, co jest ważnego w tym.
Kapłanka kieruje się właśnie swoją mądrością we wszystkich decyzjach, które podejmuje. Kapłanka mówi również dla wszystkich lwów, przepraszam, że macie również trzymać się swoich wartości, pryncypiów, jakichś reguł, ponieważ kapłanka oczywiście jest osobą duchową, ma swoje priorytety i tutaj tym powinniście się również w miesiącu marcu kierować. Oczywiście może ta karta mówić również dla lwów, że jakieś sekrety, jakieś sprawy, które były ukryte przed Wami, wyjdą teraz na jaw w miesiącu marcu, że może się coś dowiecie, że powinniście mądrze obserwować, ponieważ być może tutaj właśnie coś wyjdzie na jaw. Również macie pokazać, znaczy wykazać się empatią dla wszystkich ludzi, znajomych, rodziny. Miejcie również w swoich działaniach dużo cierpliwości, spokoju, zrozumienia, empatii właśnie. I bądźcie wyrozumiałe dla wszystkich. Takie są właśnie tutaj aspekty ważne w marcu dla lwów. Dziękuję lwom i zapraszam serdecznie panny. Proszę o kartę wskazówkę dla wszystkich panien na miesiąc marzec. Proszę o jedną kartę wskazówkę dla panien na marzec. Dziękuję. Dla panien mamy cztery buławy. Cztery buławy to absolutna radość. Też mówi ta karta, że panny powinny być, ona przebywać często w towarzystwie w miesiącu marcu i korzystać być może ze znajomości. Radować się, bawić, może będziecie mieli jakąś uroczystość, będziecie zaproszeni na imprezę z jakiejś okoliczności. Idźcie. Ta karta mówi o śmiechu, radości, wino, muzyka, śpiew. Coś, co możecie po prostu miło spędzić czas w towarzystwie, w gronie swoich znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy są radośni. Cztery buławy to również karta, która mówi o stabilizacji. Pomyślcie, kochane panny, o czymś, co przyniesie Wam stabilizację w miesiącu marcu, gdzie możecie zbudować, tak jak tutaj symbolicznie pokazują te cztery ściany, cztery swoje ściany, nie wiem, mieszkanie, dom, jakąś stabilizację, która będzie na przyszłość ważna. Bądźcie otwarci na towarzystwo, na kontakty, na nowe kontakty. Też oznacza ta karta miesiąc marzec dla panien pełen harmonii, gdzie będziecie dobrze się czuć właśnie w towarzystwie znajomych, w gronie Wam jakimś tutaj radosnym. Ważne są też w miłości takie tutaj emocje jak przynależność, radość, tutaj jakiś taki balans z partnerem, harmonia, przyjaźń i również zadowolenie. Także bardzo radosny, piękny, harmonijny miesiąc dla panien. Dziękuję serdecznie. Też dla panien właśnie czuję, że coś się pozytywnie tutaj urodzi, narodzi w miesiącu marcu, z czego będziecie się radować, panny. Zapraszam serdecznie wagi. Wszystkie wagi to dla Was teraz wskazówka na miesiąc marzec. Proszę o jedną kartę dla wag na marzec. Proszę o kartę. Dziękuję. König der Schwerte. Wow. Król mieczy. I to dziwne, ponieważ król mieczy, kochani, król mieczy
to również jest osoba spod znaku bliźniąt wagi i wodnika. Taka karta Wam wypadła. Król mieczy mówi o bardzo silnej osobowości, ostrej w działaniu, walecznej, konkretnej. No, nieraz może oziębłej, despotycznej, ale osobie, która podejmuje bardzo dobre decyzje i działa zdecydowanie, bez wątpliwości. I właśnie taką energię musicie mieć wagi w miesiącu marcu. Podejmować wszystkie decyzje klewa. Stanowczo, profesjonalnie. Powinniście być również wagi w miesiącu marcu bardzo odpowiedzialne za wszystko i wszystkich i bardzo sprawiedliwie decydować. Również powinniście słuchać rady ekspertów, jeśli są jakieś sprawy trudne, czyli doradzić się na zimno, bez emocji, bez nerwowości, doradzić się kogoś profesjonalnie. Wszystkie decyzje, które macie wagi podjąć w marcu, podejmijcie na poziomie rozumu, intelektu, na poziomie mentalnym. Planujcie roztropnie, rezolutnie i konkretnie. I bardzo rezolutnie realizujcie swoje plany. Stanowczo, na zimno, ostro, bardzo jakby stanowczo w tym sensie i również czerpcie doświadczenia ze swoich doświadczeń już wcześniejszych, by nauczyć się na błędach, by następne plany Wasze lepiej właśnie realizować. Tutaj też mówi ta karta dla wag na miesiąc marzec, żebyście podejmowali decyzje o ważnych sprawach suwerennie, samodzielnie, czyli myślcie to, co dla Was jest najważniejsze. Takie są właśnie rady dla osób spod znaku wag. Dziękuję wagom i zapraszam skorpiony. Proszę o kartę dla skorpionów na miesiąc marzec. Proszę o kartę, dziękuję. Karta dla skorpionów to Bube der Münzen, czyli paść monet. Paść monet mówi o tym, że jeśli skorpiony chcecie w marcu się doszkalać, jakieś nowe doświadczenia nabywać, to patrzcie dokładnie, co podpisujecie, żeby to przyniosło Wam stabilność. Ponieważ być może tutaj jesteście jeszcze niedoświadczone, możecie popełnić oczywiście błędy, nabieracie dopiero doświadczeń, chcecie zbudować coś w marcu, skorpiony, stabilnego. Tak? Szukacie być może nowej pracy, nowych kontraktów, nowych pomysłów, nowych projektów. Ta karta mówi o nowym początku w miesiącu marcu dla Was, skorpiony. I ten nowy początek, który zaczniecie, czy podpiszecie jakieś nowe umowy, musicie przemyśleć bardzo stanowczo. Tutaj jakaś jest nowa szansa dla Was, skorpiony, w miesiącu marcu, gdzie możecie też zarobić pieniążki, być może jakieś nowe zawodowe perspektywy się otworzą, jakieś nowe drzwi się uchylą, nowe umowy, gdzie możecie osiągnąć jakąś stabilizację, gdzie możecie właśnie być zadowoleni, gdzie da Wam to bezpieczeństwo na przyszłość, ale musicie uważać, by nie za naiwnie podpisać coś. Tutaj ważne są dla Was, skorpiony, takie jakby cechy charakteru jak pracowitość, pilność, w podejmowaniu decyzji, w wykazaniu się też w nowym być może środowisku pracy czy w nowym związku macie być po prostu bardzo poważni. Tutaj będzie jakiś nowy impuls, nowy początek, nowa szansa. Otworzy się coś nowego, jakaś nowa sposobność,
którą macie nie przegapić i macie wykorzystać właśnie do zbudowania czegoś stabilnego. Jeśli pytacie o nowy związek, nowe jakieś znajomości, partnera i tak dalej, tutaj też coś może się nowego pojawić na horyzoncie, co oczywiście nie możecie przegapić i jest szansa na coś stabilnego dla Was, Skorpiony, w marcu. Zapraszam, Strzelce. Proszę o kartę dla Strzelców na marzec. Proszę o kartę dla Strzelców na marzec. Proszę o kartę, dziękuję. Dla Strzelców 9 buław. 9 buław, kochani, to mówi ta karta jakiejś rezygnacji. Czyli Strzelcy jacyś, nie wiem, w miesiącu marcu jakąś macie tu rezygnację, zmęczenie, coś dobiega końca, bronicie się tutaj, widzicie, żeby nie stracić wszystkiego, by ktoś Was nie zranił, by nie zabrał Wam tego, czego jeszcze macie, co jeszcze macie. I tu jest Strzelce jakoś taka w pozycja obronna. Bronicie to, co się dorobiliście, co macie, co jest Waszą egzystencją. Ponieważ boicie się, by poprzez to zmęczenie, to ten, nie wiem, praca, projekt, coś, co dobiega końca, by nie stracić właśnie tutaj czegoś ważnego. Czyli w miesiącu marcu jest oczywiście ważne, byście obronili siebie, jeśli jesteście, nie wiem, zaskarżeni za coś, jeśli zostaniecie bez pracy, byście bronili jeszcze właśnie to, co macie, czy swoich wartości, swoich przekonań, priorytetów, pryncypiów. Macie tutaj Strzelce jakiś lęk. Lęk, by wszystkiego nie stracić w marcu. Lęk, sceptis, czyli jesteście sceptyczni i tutaj czujecie się zagrożeni. Zagrożeni. Boicie się również zmian. Wiecie, że coś dobiegło końca i że zaczynacie nową fazę w marcu i boicie się bardzo zmian. Zobaczcie, trzymacie się kurczowo tego starego. Boicie się, że przez tą zmianę Wasze życie, nie wiem, będzie negatywne lub będziecie mieli straty. Nie musi tak być. Nie bójcie się. Tutaj macie jakiś taki, nie wiem, upartość, lęk. Nie chcecie być zranieni, nie chcecie być poszkodowani. Nie wiem, jeśli macie jakiś koniec małżeństwa, na przykład rozwód. Boicie się tutaj, by wszystkiego nie stracić, majątku, domu, dzieci przez to. I trzymacie się kurczowo. Boicie się, po prostu jesteście też przerażeni tą zmianą. Ale nie bójcie się, każda zmiana przynosi coś nowego. Nowy etap w życiu, nowa faza, nowe doświadczenia. I one wcale nie muszą być gorsze lub złe, lub negatywne. Także nie miejcie tych lęków takich ekstremalnych w marcu, drogie Strzelce. Tylko zakończcie stare sprawy i otwórzcie się po prostu pozytywnie, myśląc na nowe. Przede wszystkim musicie pokonać, Strzelce, te swoje lęki, które Was blokują i hamują Wasze działania. Dziękuję Strzelcom i zapraszam Koziorożce. Proszę o kartę dla Koziorożców na marzec. Dziękuję. Koziorożce. Koziorożce mają króla monet. Wow. Król monet mówi o dobrej pasie dla pieniędzy, dla zawodu, dla biznesu, ale oczywiście nie przyjdzie to jak gwiazdka z nieba. Musicie wykazać się, Koziorożce, w marcu silnymi decyzjami, stanowczym działaniem, przekonującym. Musicie być pilni, pracowici, bardzo praktycznie myślący, konsekwentni w działaniu, realistycznie myślący, zdyscyplinowani i po prostu racjonalnie myślący, jak to się mówi, twardo stąpającym po ziemi, realnie myślącym o swoich nowych projektach, o biznesie, o sprawach finansowych, o swoich wydatkach, o swojej nowej pracy, nowych projektach, nowych umowach, które podpisujecie. Musicie również pozytywnie myśleć, być wierni również swoim priorytetom, pryncypiom. Również
patrzcie na sprawy finansowe, uważajcie, co podpisujecie i dobrze handlujcie, dobrze jakby tutaj handlujcie, jeśli chodzi o swoje umowy, które podpisujecie. Oczywiście jest to dobra pasa we wszystkim, co chcecie w marcu zrobić, czy sprzedać dom, kupić dom, przeprowadzka, immobilie, właśnie nowe umowy, podpisanie kredyty. Wszystko to tutaj mówi ta karta o sukcesie w sprawach finansowych. Ale musicie myśleć racjonalnie i klewa. Musicie być klewa. Musicie być solidni w tym, co robicie. Profesjonalni. Realistyczni. I myśleć długoplanowo na przyszłość. Oczywiście nie tylko na miesiąc marzec, tylko to, co podpisujecie w marcu, to będzie długoplanowe. To przyniesie owoce, rezultaty, zarobki czy wygraną w następnym czasie, w następnych miesiącach czy latach. Tutaj, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, to oczywiście popatrzcie, kochane koziorożce, by również na poziomie emocjonalnym, miłosnym, partnerstwa, relacji zbudować coś stabilnego, co da Wam bezpieczeństwo. Rodzinę, solidny, długotrwały związek. Coś, co będzie procentować w swoim rozwoju na przyszłość. Dziękuję koziorożcom i zapraszam wodniki. Proszę o kartę dla wodnika na marzec. Proszę o kartę dla wodnika na marzec. Proszę o kartę dla wodnika na marzec. Dziękuję. Wodniki. Dwie buławy. Dwie buławy mówią o tym, wodniki, że powinniście podjąć jakąś decyzję w miesiącu marcu. Stoicie tutaj, widzicie, pomiędzy dwoma alternatywnymi wyborami i nie możecie się zdecydować, zastanawiacie się, jesteście pasywni. W miesiącu marcu powinniście właśnie tutaj przejąć inicjatywę, nie stać tylko pasywnie i nie myśleć tylko, co mam wybrać, każdy wybór będzie zły, nie wiem, na co się zdecydować. Nein, macie w miesiącu marcu wyjść z tego pasywnego czasu i aktywnie podjąć jakąś decyzję, czyli wszcząć jakąś akcję, tak? I tutaj neutralnie, na zimno, stanowczo, racjonalnie, oczywiście mądrze podjąć tą decyzję. Czyli zdecydować się na jedną z tych dwóch opcji. Ta karta mówi również o tym, żeby ta obojętność Wasza przeminęła, żebyście nie byli jacyś obojętni i pasywni, tylko wyszli z tego stanu pasywności, obojętności. I tutaj zaczęli działać w miesiącu właśnie marcu, ponieważ jesteście tutaj jacyś tacy, nie wiem, obojętni, pasywni, nie macie motywacji do działania, nie macie zaangażowania i to musicie w miesiącu marcu zmienić. Musicie się zdecydować i konsekwentnie, tak jak się zdecydowaliście, działać, ale nie pasywnie, tylko aktywnie, z zaangażowaniem i nie powinno być to Wam w końcu obojętne. Dobrze? Także tutaj mamy po tym takim zastanowieniu teraz ciągłym, długim. Musicie w marcu po prostu konsekwentnie podjąć decyzję i działać, i dążyć do swoich celów. I wyjść z tego pasywnego tutaj, widzicie, stania i nic nie robienia, tak? I wręcz takiego, nie wiem, bania się podjąć jakiejś decyzji. Takie coś teraz macie. I z tego powinniście wyjść, wodniki. Teraz zapraszam ryby, już jako ostatni, 12 znak. Proszę o kartę dla ryb na marzec. Proszę o kartę dla ryb na marzec. Proszę o kartę, dziękuję. Ryby. Wstrzemięźliwość. Karta anioła stróża, tak zwana wstrzemięźliwość. Karta ta mówi o tym, że jeśli chcecie, nie wiem, macie jakieś plany, działania, cele, nowe projekty,
Tutaj nie robić niczego pod wpływem emocji, czy frustracji, czy złości. Być cierpliwym, wstrzemięźliwym, opanowanym, spokojnym. Balans i harmonia może Was uratować, jeśli czekacie na coś. Czy czekacie na jakieś skutki czegoś? To tutaj cierpliwość, cierpliwość, opanowanie. Działajcie też spokojnie. Tutaj ważna jest również harmonia. No, ta karta to jest po prostu spokój. Owszem, ta karta mówi też o długim czasie, gdzie przyjdą w bardzo powolnym czasie Wasze sprawy. Będą się rozwijały powoli, ale stabilnie. Takie emocje są ważne dla ryb w miesiącu marcu, jak pokój, harmonia, powolne, dobre samopoczucie, dobry rozwój, jakby zdrowy rozwój spraw. Cierpliwie odczekać na sprawy, które rozwijają się w swoim własnym tempie, nic nie przyspieszać, nie robić presji, druku i zostawić po prostu tym sprawom się tak płynnie jakby samym toczyć, rozwijać. Również jeśli chodzi o emocje, sprawy emocjonalne, uczuciowe, zostawić tym sprawom po prostu samym płynąć, harmonijnie, samym się rozwinąć. Zostawić te uczucia, jakby by one tak płynęły tutaj jak woda, jak rzeka. I być w zgodzie ze samym sobą, ze samą sobą, z własnymi uczuciami, odczuciami, emocjami. Nic nie robić na siłę. Harmonia, balans to są najważniejsze cechy dla ryb w miesiącu marcu. Również wierzyć być może w opatrzność Bożą, w to, że Wszechświat czuwa nad Waszymi sprawami, pomimo że one, te wszystkie sprawy, które chcecie, przyglądacie się im rozwoju, rozwijają się powoli, ale Wszechświat jakoś obserwuje to i ma nad tym wszystkim pieczę. Również jeśli wierzycie w swojego anioła stróża, to ten anioł stróż również nad Tobą czuwa. Nad Wami, ryby. I wszystko rozwinie się w swoim czasie pozytywnie. Oczywiście powinniście również uwierzyć w to i pozytywnie myśleć. Dziękuję wszystkim znakom Zodiaku i mam nadzieję, że znajdą Państwo tutaj dla siebie coś w tych wskazówkach, jakiś impuls, jakąś ważną radę. Życzę Wam pięknego miesiąca marca. Życzę Wam i oczywiście również sobie pięknego rozwoju wszystkich spraw w miesiącu marcu i pozytywnych wibracji, pozytywnych energii, pozytywnego myślenia. Życzę Wam pięknego miesiąca. Do usłyszenia już wkrótce.